Teraz, proszę Państwa, przechodzimy do pewnego uczucia, a właściwie stanu, który no właśnie nie jest za bardzo pożądany. Nie jest. I okazuje się, że często ludzie, którzy wychodzą ze szpitala, spotykają się właśnie z takim stanem, który nazywam syndromem poszpitalnym. Czyli wychodzimy ze szpitala teoretycznie. Przecież powinniśmy czuć się lepiej, powinniśmy czuć się zdrowsi. Jesteśmy po tym okresie. Nawet jesteśmy fizycznie, prawda? Więc, ale psychicznie... Tak. Nie do końca. Czujemy się źle, czujemy się fatalnie i co z tym fantem zrobić? W ogóle czym ten syndrom się charakteryzuje? To już zostawiamy w rękach naszych ekspertów. Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie. Jest z nami Marta Drincic, psycholog, psychoterapeuta, Agnieszka Szadryn, internista, kardiolog. Dzień dobry. Witam. I Marcin Ruciński, pacjent kardiologiczny. W tym roku był już 3 razy w szpitalu, a za chwilę ma być jeszcze po raz 4. I jest również prezesem Stowarzyszenia Serce na Banacha. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Marcinie, może zaczniemy od siebie, jeśli można. Czy miałeś takie uczucie po którejś być może wizycie w szpitalu, już 3 razy w tym roku, miałeś takie uczucie, że rzeczywiście coś jest nie tak wewnętrznie, mimo tego, że masz spokój związany ze zdrowiem? Znaczy, powiem tobie tak, że... Ja tego spokoju dalej nie mam, tak? Bo znowu, jak sama powiedziałaś, będę w szpitalu kolejny raz niedługo. Samo pójście do szpitala to też nie jest rzecz, którą oczekujemy. Nikt nie idzie do szpitala na własną, jak gdyby chce iść do szpitala, on musi iść do tego szpitala. Problem jest tego potem taki, że jak on wychodzi z tego szpitala, jak on był w tym szpitalu traktowany, tak? Czy on został jak gdyby zaopiekowany prawidłowo przez wszystkich, bo nie mówię tylko o lekarzach, tylko też mówię o całym personelu medycznym, pielęgniarki, salowe, pobyt w szpitalu, to też ma duży wpływ na jego uczucie poszpitalne. Mm-hmm. Tak? Więc jeżeli został wyleczony, na przykład to procedury medyczne zostały przeprowadzone i one jak gdyby odniosły skutek, ale coś tam było nie tak podczas pobytu poszpitalnego, no to też ma to duży wpływ na tym właśnie, jak on się czuje po szpitalu. Oczywiście, ale tutaj bierzemy pod uwagę, a może inaczej, zapytajmy, co właśnie bierzemy pod uwagę, Marto, i czym taki syndrom się charakteryzuje? Bo rzeczywiście, absolutnie, Marcinie, masz rację, że jeżeli wychodzimy ze szpitala i jeszcze coś się za nami ciągnie, coś się wlecze, to jak gdyby ten stan jest uzasadniony. Siłą rzeczy nie jesteśmy zachwyceni, prawda? Cały czas jednak coś nam na wątrobie leży i ciąży. Ale czym charakteryzuje się ten stan poszpitalny? Przede wszystkim rozumiemy to jako nabytą słabość czy osłabienie i w obszarze fizycznym i psychicznym czy emocjonalnym, dlatego że w ogóle doświadczanie choroby jest sytuacją kryzysową. Aha. Czyli my tutaj warto na to spojrzeć szeroko. Osoby, które są w szpitalu, raczej to nie jest przyjemne doświadczenie. Bardzo często towarzyszy im silny stres czy trudne emocje. No i teraz znowu to jest sprawa bardzo indywidualna, na ile my jesteśmy uważni na te emocje, na ile my potrafimy się nimi zaopiekować, mówić o tym bliskim, czy szukać wsparcia na zewnątrz. Bo wychodzimy ze szpitala i cały czas coś jest nie tak. Dokładnie. Bardzo często te emocje się jeszcze kumulują z uwagi na to, że nie ma przestrzeni do końca, żeby zadbać o siebie. Dodatkowo bardzo często się nie wysypiamy i tam jest jeszcze innych wiele czynników. Możemy doświadczyć też traumy, bo na przykład doświadczamy bardzo trudnej sytuacji niespodziewanej w szpitalu albo w taki sposób pośredni. Leżę na sali z osobą, która bardzo cierpi, obserwuje pewne rzeczy i to nie pozostaje obojętne wobec mnie. Także tutaj będzie bardzo dużą rolę odgrywała nasza wrażliwość, empatia i wiele innych jeszcze takich cech indywidualnych. Czyli ten niepokój, który się w nas pojawia, jest sygnałem, że jest chwila i moment na to, żeby się zatrzymać i bardzo uważnie sobie mimo wszystko przyjrzeć. Na przykład, nie wiem, gdybyśmy kardiologicznie byli w szpitalu i wychodzimy ze szpitala z wypisem, w którym już jasno stoi napisane, że wszystko jest dobrze, ale my cały czas jesteśmy w tym osłabieniu, w tej bardzo słabej formie psychicznej, to jest sygnał, jak rozumiemy, dla nas, żeby jednak nie bagatelizować, tylko tym się zająć. Zdecydowanie tak, dlatego że jeżeli zaczniemy bagatelizować różne sygnały z poziomu emocji, zaczniemy je wypierać, a potrafimy to robić w długiej perspektywie czasu, no to zaczniemy odczuwać sygnały z ciała. Wtedy zwykle szybciej reagujemy. Ale zdecydowanie tak, warto, żebyśmy budowali świadomość. Nasz stan emocjonalny, psychiczny jest niezwykle ważny. Zdrowie to jest i zdrowie fizyczne i psychiczne, to musi się łączyć. System naczyń połączonych, oczywiście. Pani doktor, jak to jest, że właściwie ta opieka, bo to jest opieka w szpitalu, może tak wpływać na pacjenta? Przede wszystkim, prawda?
I w szpitalu, i po szpitalu, bo tak naprawdę samo wejście do szpitala jest już dla nas stresem, no bo przychodzimy po pomoc, ale jednak z chorobą. Czujemy się źle, niepewnie, nie wiemy, co nas czeka. I wpadamy w ten cały tryb szpitalny. Czyli nie do końca wiemy i rozumiemy, jak to się wszystko będzie odbywało, jak nas przyjmą, kiedy ta diagnostyka się zakończy, jaką diagnozę postawią. Potem trafiamy na oddział szpitalny ze wstępnym rozpoznaniem i tu też się zaczyna, tak, prawda, cały ten taki szereg niepewności wobec pacjenta. I pomimo tego, że personel stara się pewne rzeczy wytłumaczyć, czasami nam umyka to, że pacjent może nie wiedzieć, tym bardziej jak jest pierwszy raz w szpitalu, bo jak się już jest po raz kolejny, to już się wie, tak? Tak. Że rano jest obchód, że potem są leki, potem są jakieś procedury, że jesteśmy z kimś w pokoju. To wszystko jest bardzo stresujące dla nas, jak jesteśmy za pierwszym razem, ale i kolejne razy również, bo teoretycznie wiemy, co nas czeka w szpitalu, ale z drugiej strony, no my już wiemy, co nas czeka w tym szpitalu i już się tym denerwujemy, bo nie wiadomo, z kim trafimy na salę, jak to będzie wyglądało, jak długi przebieg będzie szpitala, tak, i tej naszej hospitalizacji. Potem dostajemy już wypis i teoretycznie powinniśmy być wyleczeni z danej choroby, ale często jest to choroba przewlekła i często to leczenie nie kończy się na samym szpitalu, bo tu jest ta faza ostra choroby. Potem zostaje jeszcze ta rekonwalescencja, czyli ten okres, kiedy to my też musimy włączyć no, wszelkie siły nasze, żeby zdrowieć w domu, bo to leczenie nie kończy się. Wychodzimy z pewnymi zaleceniami, powinniśmy się dostosować do nich, bo są one właśnie po to, żebyśmy my wyszli albo doszli do pełnego zdrowia, bądź chociaż do sytuacji stabilizującej. Tutaj już tak między wierszami pani doktor powiedziała, w czyje ręce albo w jaki sposób powinniśmy też zorganizować sobie tę opiekę nad nami, właściwie samymi po wyjściu ze szpitala, ale zanim do tego dojdziemy i spróbujemy znaleźć remedium, bo diagnozę mamy w takim razie. Marcinie, powiedz ty, jak ty sobie z tym radzisz, bo no, spotykamy się nie po raz pierwszy, tak, i chociaż ta, rzeczywiście ta twoja historia, jeżeli chodzi o chorobę, jest trudną, to ty za każdym razem jesteś tym tryskającym uśmiechem, energią, tym, na widok którego my też się rozmnożamy. Jak ty, a mimo wszystko też masz w perspektywie kolejną wizytę, tak, w szpitalu. Znaczy, tak jak tutaj pani doktor powiedziała i tutaj pani doktor wcześniej, no jest to jakiś stres. Jest to stres, zawsze będzie ten stres, właśnie przyjęcie do szpitala, z kim będę leżał na sali, tak? Mhm. Bo może to być osoba, tak zwana bratnia dusza, że się nawiąże ten kontakt, ale może być osoba, która ma, rzeczywiście dla niej pobyt w szpitalu jest to wielki problem i ona może to wyrzucać na zewnątrz w postaci negatywnych emocji. I to się da wyczuć na sali, tak? Ale z drugiej strony, jak ja już jestem, któryś raz będę w tym szpitalu, to tak jak tutaj też było wcześniej powiedziane, ja znam te procedury, ten plan dnia, tak? Obchód, leki, badania, potem jest czas wolny, obiad, kolacja za chwilę. Więc jak gdyby ja już jestem ten i staram się nawiązać z tymi ludźmi, którzy tam są, taki kontakt, tak żeby z nim porozmawiać. Bo jak my w tym stowarzyszeniu mamy różnych rodzajów pacjentów, tak? Jeden jest bardzo pozytywnie nastawiony, tak, a drugi niestety jest no, bardzo negatywnie nastawiony do swojej choroby. On już jest pogodzony z losem, on już nie wie, co ma ze sobą zrobić. Najlepiej to by usiadł w domu, zamknął te drzwi i by nie wychodził nigdzie. A tu chodzi o to właśnie, żeby te osoby wyciągać, tak, żeby nie bali się tej choroby, żeby nie chorowali w niej samotności. Tak? Więc jak gdyby to może też to, że jestem tyle razy w szpitalu, byłem już, pomaga mi to, żeby już tak się nie boję tego. Masz tę misję też, no, jako prezes stowarzyszenia. Pracujesz z pacjentami, znasz ich, więc myślę, dokładnie, że to jest u ciebie też działanie takie misyjne. Możliwe. I bardzo dobrze, tak, no, powinno być. Tak jest. I to też wiele tłumaczy. To prawda, no, to prawda. To twoje właśnie takie pozytywne nastawienie i ten blask, który wnosisz do nas tego naszego studia zawsze. Wpadaj częściej. Koniecznie, no zapraszamy. To przejdźmy do remedium. Tak, bo porozmawialiśmy, tak, o problemie, znajdźmy remedium, a być może porozmawiamy o tym, jak uniknąć w takim razie tego syndromu. Co zrobić, żeby jakoś inaczej się nastawić, może przed pójściem do szpitala. Zanim pani doktor Marto, słucham. To bardzo zależy. Zależy, jak bardzo dbamy o siebie przed doświadczeniem sytuacji trudnej. Ale to, co możemy dla siebie zrobić, to znów wspomniana uważność i traktowanie siebie z ogromną czułością. Człowiek, rodzina się przyda pewnie, co? Pewnie, że tak. Ale danie sobie przestrzeni na to jest trudna sytuacja. Chorujemy, mamy prawo czuć strach, mamy prawo się złościć, mamy prawo być smutni, także dać sobie przestrzeń na to, czerpać ze wsparcia właśnie bliskich, kochających nas osób, tego społecznego wsparcia osób, które mają podobne trudności. To jest też wymiana doświadczeń, podnoszenie się na duchu oraz profesjonalnego wsparcia. Nie bać się, mówię tutaj zarówno o tym medycznym, jak i z obszaru zdrowia psychicznego. Tak. Pani doktor, oczywiście z pierwszymi objawami idziemy do pani doktor, ale na koniec też zostawiamy puentę
lekarzowi, jeżeli chodzi o wypisanie recepty na ten syndrom poszpitalny, to coś moglibyśmy dorzucić? Przede wszystkim pytajmy, bo to wszystko zależy od tego, jaką wiedzę posiadamy na temat własnej choroby i tego, co robić po szpitalu, żebyśmy się nie bali, żebyśmy też mieli pewną świadomość, że wiele zależy od nas. Absolutnie tutaj jest nieoceniona pomoc naszych bliskich, nawet sąsiadów. Nawet jeśli nie mamy nikogo, to poprośmy w szpitalu, żeby nas zgłoszono, czyli żeby zgłoszono ten problem do opieki socjalnej, bo ona jest właśnie po to, żeby nam ułatwić życie po wyjściu ze szpitala, czyli żeby przyszła pielęgniarka, pomogła w rozkładaniu leków. To nie jest zawsze takie proste. Nawet dla młodych osób czasami wzięcie tych wszystkich leków jest bardzo skomplikowane. Nagle po wyjściu ze szpitala się dowiadujemy, jak wziąć te leki. No ale o której godzinie? Przed, a z posiłkiem, a po posiłku? Czy to jakoś wpłynie? Czy ja sobie krzywdy nie zrobię? Tak. Więc to wszystko są takie pytania, które... Tak, a personelu nie ma już na wyciągnięcie ręki. One się kumulują w nas i w ten sposób kumuluje się też lęk, strach, niepokój, a to wszystko prowadzi do powstania tego syndromu poszpitalnego. A to jest jeden z czynników ryzyka kolejnej hospitalizacji. I nie zawsze z tego samego powodu, bo możemy trafić po prostu z innego powodu do szpitala. Wyleczyliśmy na przykład, nie wiem, uraz biodra, ale za chwilę trafimy z udarem, bo żeśmy zapomnieli wziąć leków, albo źle żeśmy je dawkowali, albo w ogóle odstawiliśmy, bo wydaje nam się, że jak się skończą opakowania wypisane ze szpitala, to temat zamknięty. Jest bardziej mylnego. Więc pytajmy i zawsze dbajmy o to, żeby wiedzieć, co robić dalej. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Dziękuję. I ważny też bierzemy temat. Sobie do serca, bo tu uważność padła, ale to właśnie uważność nie tylko ze względu i ze strony osoby, która jest narażona na ten syndrom poszpitalny, ale to przede wszystkim bierzemy do własnego serca. Uważność na potrzeby drugiej osoby, bliskiego, znajomego w rodzinie. Jeżeli ktoś ze szpitala wychodzi, to nie załatwiajmy tego tylko jednym telefonem, co słychać, dobrze, okej, tylko rzeczywiście wsłuchajmy się i bądźmy bardzo, ale to bardzo wyczuleni na tą drugą osobę. Dzięki za to. Dziękujemy serdecznie. Ważny temat, ważna rozmowa. Dziękujemy. Tak, to niedzielę możemy rozpoczynać. Za taki poranek. Tak. Dziękujemy z całego serca. Proszę Państwa, dziękujemy, że jesteście z nami i to dopiero początek, więc zostańcie.